witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami ostatnich miesięcy. Serdecznie zapraszam Was do oglądania. Moim pierwszym ulubieńcem będzie wosk z Yankee Candle Mint. Pewnie pomyślicie, że jest to taki sztuczny, nienaturalny zapach, ale powiem Wam szczerze, że czuję tutaj taką miętę z ogrodu. Naprawdę nie spodziewałam się takiego zapachu. Tak jakbyście włożyli do wody listki mięty. Naprawdę jest to niespotykany zapach, jest w 100% oryginalny i odświeża pomieszczenie. Naprawdę naturalny zapach i szczerze nie wiem, jak oni taki zrobili. Moim kolejnym ulubieńcem będzie głośnik JBL. Ja mam akurat wersję czarną. Jest to coś naprawdę świetnego, jeżeli lubicie słuchać muzykę, to będzie coś idealnego dla Was. Jest to głośnik z połączeniem na Bluetooth, więc też się bardzo cieszę. Ale naprawdę, jeżeli włączycie, to jest taki dźwięk. Starcza na dosyć długo, bo mam go około 5 miesięcy i nadal działa tak samo. I oczywiście książka, której nie może zabraknąć. W tym miesiącu skusiłam się na książkę Amelia i Kuba. Naprawdę nie sądziłam, że będzie tak na maksa fajna. Jest to seria książek, ja na razie przeczytam jedną, Tajemnica Dymowej Korony, ale mam też drugą, w której jestem w połowie, więc zobaczymy, co będzie dalej. Dzisiaj skupimy się na tej i powiem Wam szczerze, jest to jedna z najlepszych książek, jakie czytałam, bo naprawdę, tego się nie da opisać słowami, ile tu przygód jest zawartych. Powiem Wam szczerze, że książka jest bardzo wciągająca. Są tu zawarte myśli dzieci, młodzieży, dorosłych. Wpisane w książce są dwie rodziny. W jednej występuje Kuba i Mi oraz rodzice, a w drugiej Amelia i jej brat Albert z zespołem Aspergera oraz rodzice. Co do tego, bohaterka Amelia jest moją imienniczką, co też mega zachęciło mnie do przeczytania. Ale oprócz dwóch rodzin występuje tutaj wiele innych bohaterów, na przykład pani Kożuszek, Imbir, Gomułka, Emil. Ale nie będę Wam wszystkich zdradzać, bo przecież to nie na tym polega. Co można wywnioskować z tytułu? Temat opiera się na koronie dębu. Dzieci chcą się dowiedzieć, co znajduje się w koronie dębu, ponieważ widzą dziwne znaki, na przykład spadający zabawkowy samolot, jabłko. Nawet czasem usłyszą przerażające terkotanie. Próbują użyć drona, ale niestety kończy się to wypadkiem. Mi ucieka z małpą zoo. Amelia chce mieć hamak, a pani Kożuszek więzi Gomułkę w domu. Ja po tą książkę sięgnęłam m.in. dlatego, że bardzo zainteresowało mnie streszczenie z tyłu książki, ale też dlatego, że w tytule występuje moje imię, czyli Amelia. Myślę, że często jest tak, że jeżeli widzicie książkę ze swoim imieniem, to chcecie ją kupić. I ja właśnie w tym przypadku tak zrobiłam. Mieszkańcy decydują się na ścięcie drzewa, ale jednak dzieci nie podchodzą do tego tak obojętnie. Ale jeżeli przeczytacie tą książkę, to dowiecie się, czy drzewo zostanie ścięte, czy może zostanie na stałe. Miałabym się porównać do jakiegoś bohatera, bohaterki, to myślę, że będzie to Mi oraz Amelia. Książka jest mega śmieszna, a autorem jest Rafał Kosik, który również napisał bestsellerową książkę Felix, Ned i Nika. Mówię tak długo, ponieważ naprawdę zdziwiła mnie ta książka pozytywnie i jestem tak w połowie tej i mówię Wam, że to będzie kolejny sztosik. Moim kolejnym ulubieńcem są buty, takie pudrowo-różowe, delikatne, wpadające w morele. Bardzo podoba mi się ten styl tych butów, bo mają one tutaj takie gumki, które przeplatają się przez kostkę. Do tego na przodzie mają takie wykończenie baletowe i naprawdę mega mi się spodobały, ponieważ ich kokardka jest taka malutka, ale bardzo rzuca się w oczy. Ja je dostałam na urodziny, ale w tym miesiącu podbiły naprawdę, mimo tego, że pogoda nie jest za fajna, to ja w tych butach chodziłam na różne okazje i świetnie się sprawdziły. Dla zainteresowanych buty pochodzą ze Stradivariusa i nie wiem, co więcej mówić, ponieważ po prostu bardzo mi się podobają. Tego pewnie się nie spodziewacie, bo nie było nigdy czegoś takiego na moim kanale, bo jest to rzecz związana ze sprzątaniem. Ja mam tutaj taką skrzynkę z Yolp, w której znajdują się 3 spraye do sprzątania. Tutaj jest naturalny płyn do mycia szyb i luster w 90% składników naturalnych i uniwersalny płyn w 97% naturalny.
I tutaj o zapachu zielonej herbaty, naturalny płyn do czyszczenia łazienek w 98% naturalny. Mają bardzo naturalne zapachy i naprawdę to mnie urzekło, ale najbardziej podoba mi się zielona herbata, która jest w 98% naturalna. Nigdy nie spotkałam się, żeby płyny do czyszczenia miały tak ładny zapach i to jest wielki plus, ponieważ ja osobiście nie lubię tego zapachu różnych takich sztucznych spray. Do tego usuwają wszelkie zabrudzenia. W skrzynce znajdowały się również rękawiczki oraz taka piękna ściereczka, której pewnie będzie mi szkoda użyć, ponieważ zobaczcie, jest śliczna. Znajduje się tutaj też szczoteczka, ale w tej skrzynce był też piękny kwiat, który oczywiście już wyjęłam, ale tutaj mogę Wam wstawić zdjęcie, ponieważ robiłam na Snapie. Ja podlinkuję Wam stronę w opisie, bo naprawdę warto. I to też przecież wpływa na nasze meble, czym sprzątamy, ale też na nasze zdrowie. Dalej jedzenie i naprawdę od kilku dobrych miesięcy jestem uzależniona od melona. Nie najbardziej smakuje mi ten taki żółty, ten pomarańczowy mi jakoś nie podchodzi, ponieważ jest dosyć twardy, a ten żółty jest soczysty, przepyszny. Jest to owoc porównywalny do dyni, ale jeżeli chodzi o smak, to w ogóle się nie dorównuje do dyni. Tak samo do arbuza, naprawdę jest jedyny w swoim rodzaju. Jeżeli nigdy nie próbowaliście, to naprawdę polecam. To jest życie. Naprawdę, ja się uzależniam i jak jem, to po prostu muszę zjeść całego, a nie tylko ciastkę czy połówkę. Moja ulubiona kategoria, czyli muzyka. Jeżeli miałabym Wam pokazać wszystkie piosenki, które spodobały mi się, ten filmik trwałby chyba 2 godziny. Pokażę Wam te najbardziej, które mi się spodobały. Maybe I should stop and start confessing, confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. To the beat I lose control. Ayo, I go so, so low. Boy, you can cool it down. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. I know, it's pathetic. Fuck it, yeah, I said it. Try to tell it like it is. There's a chance that Drake is one zombie, we're all chained to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck. To by było na tyle z tego filmiku. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj kciuka do góry, skomentuj i subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!